Właśnie wracam na swój dom, patrzę tu za rogiem, a on patrzy, a tu idzie co? Sygał chyba już się raz, bo nad okiem wisi pas i obsane spodnie ma. Matka ciągle mordę drze, pa-pa-ra-pa-ra-pa-pa. Za to, że ja jestem zły, pa-pa-ra-pa-ra-pa-pa. Za to, że przed domem mym, pa-pa-ra-pa-ra-pa-pa. Piję wino z kumplem swym. Kurwa, kolejny wspaniały dzień. Mieszkanie państwa Dobrosławskich, tak? Znaczy tak, no, my to mieszkanie właściwie wynajmujemy. Aha, rozumiem. Studenciki? No tak można powiedzieć. Proszę, pan niech ksiądz wejdzie. Proszę. Dziękuję uprzejmie. Mamy problem z przybytkiem modlitewnym, także no, miejsca też nie za wiele. Kuchnia wolna jest. Synu, do tego każde miejsce jest dobre. Jego ucho wszystko słyszy. No tak, Bóg kocha wszystkie dzieci. Zapraszam. Widzi ksiądz, burzliwa noc była. Ksiądz poczeka, jeszcze kogoś obudzę. Nie ma problemu. Imperatorze! Wstawaj! Audiencję mamy! Gość z kropidłem przyszedł! Wstawaj! No ktoś co moją mordę chce ujrzeć! Co? A zobacz, jaka z ciebie studnia grzechu! Wstawaj! Powiedz może... Ja z ojcem niebieskim mam wszystkie rachunki uregulowane i w zgodzie z nim żyję. Ty, rusz dupę, 3 sekundy mamy, nie będę z nim tam sam siedział. Monia, wstawaj. Co? Batman w kuchni siedzi. Co? Idź spać, człowieku. Ja pierdolę, mówiłam ci, nie pij z rana. Ja pierdolę. Raz, dwa, trzy, spierdalasz ty. Dobra, mała. O Jezu. Mała, wstawaj. Spierdolę. Tak? Dobra. O, pocałujcie mnie wszyscy w dupę. Dobra, dawaj. No to ja się może trochę ogarnę. Jakieś spodnie mi się przydały. Kurwa, rozjebałem. Może ksiądz się napije czegoś. Kawka, może herbatka. Nie, dziękuję. Jeszcze muszę się z tronomszami dzisiaj spotkać. Księdze, jakby miło było. Ksiądz się napije czegoś. Naprawdę nie mogę. Gdybym tak z każdym popijał, niechybnie już o dywaniku biskupa. Dobrze, rozumiem. Obowiązki przede wszystkim. Popieram. O, widzę, że możemy zaczynać. Tak. Zmówmy więc, Ojcze nasz. Ojcze nasz, któryś jest w niebie, święć się imię Twoje, przyjdź królestwo Twoje, bądź wola Twoja. Na wieki wieków. Amen. Jakie imię? Co? Jak to znaczy? Jak masz na imię? Bateusz. A kolega? Kolega. Ireneusz ma na imię. Dobrze, proszę bardzo. Obrazki na pamiątkę. Wszelkiej pomyślności, żeby diabeł do tego domu nigdy więcej nie zawitał. Nie zawita. No dobrze, jak tam żyjecie, młodzi ludzie? Wie ksiądz. Jak to w życiu, czyli ogólnie.
Raz lepiej, raz niefortunnie, wie ksiądz jak to jest. No tak, niezbadane są wyroki pana. Ogólnie nie narzekamy. Wiara podobno potrafi zdziałać cuda, tak? Tak, tak, młody człowieku. Z miłością i wiarą wszelkie zło pokonasz. Miał już ksiądz swoją gradywę? Nie rozumiem. Zdobył ją ksiądz? Nie rozumiem, ksiądz. A ile ksiądz służy Bogu? No już będzie parę lat, ale tu lata są nieważne, liczy się oddanie. Racja. Czy wszystko w porządku? Jak najbardziej. A czemu ksiądz pyta? Wie ksiądz, powiadają, że Nietzsche był nieszczęśliwym człowiekiem. Tak, tak sądzę. A jak u księdza z pożądaniem? Co? Ma ksiądz jakieś namiętności? Wytunuje ksiądz do końca? Jak to wygląda? Nigdy ksiądz nie ma ochoty wybiec? Nago, biec i krzyczeć, jestem wolny! Rozumie ksiądz wolny, nic mnie nie trzyma. A jak ksiądz patrzy na innych duchownych, co? Nie wkurwiają księdza czasami? Nie ma ksiądz duszności na mszy? Jak to jest? Widuje ksiądz demona, czy nie? Nie widuje, a może? Muszę już iść, z panem Ogiem. Ale ksiądz poczeka jeszcze sekundę, ksiądz poczeka. Niech Bóg ma was w opiece. Kurwa, co za życie. Jedna i ta sama jest droga. W górę i w dół. Kurwa, wiesz. Mówi się? Chcesz spadać? O, gdzieś tak. Tak to nie robi. Tak, tak, młody człowieku. Z miłością i wiarą wszelkie zło pokonasz. Kurwa. Wczorajszy. Ksiądz stoi? Nigdy ksiądz, nigdy, nigdy, nigdy. Ksiądz poczeka. Chodź tutaj, mam na ciebie niespodziankę! Dawaj 4 złote, no, kurwa! Dawaj! Kurwa, jest jedna i ta sama droga.